Po silnych wiosennych mrozach w kwietniu, które uszkodziły sady w Hiszpanii, Włoszech, Grecji i Francji, dostawcy owoców peskowych ostrzegają przed niedoborami w Europie. W bieżącym sezonie znaczące niedobory będą dotyczyć szczególnie brzoskwiń, nektaryn i moreli. I szacuje się, że w 2021 roku produkcja tych owoców w Unii Europejskiej spadnie aż o 36% w stosunku do średniej pięcioletniej. Będzie to oznaczało, że tegoroczne zbiory tych gatunków będą jednymi z najniższych w Europie w przeciągu ostatnich 30 lat. Przy czym te ilości mogą się jeszcze zmniejszyć, np. w wpływem niesprzyjających warunków pogodowych, e, takich jak ekstremalne upały czy grad. Hiszpania, największy w Europie producent owoców pestkowych, e, prognozuje swoje zbiory brzoskwiń i nektarynek na poziomie około 1,2 miliona ton, czyli o 20% mniej w porównaniu ze średnią pięcioletnią. Zbiory moreli zmniejszą się tam o 1 trzecią. We Włoszech produkcja brzoskwiń i nektarynek szacuje się, że będzie o 45% mniejsza niż średnia z 5 lat, a Moreli o 37% mniejsza. Grecja również przewiduje historycznie niski rok brzoskwiń i nektaryn, o połowę mniejszy niż w tzw. normalnym roku. Francja szacuje zbiory Moreli o 64% mniejsze w porównaniu z 5-letnią średnią. Powyższe dane wskazują, że w tym roku w Europie będzie znaczący brak owoców peskowych. Szczególnie, że jest to drugi rok, w którym uprawy tych owoców były dotknięte przymrozkami. Oznaczać to będzie, że wyższe ceny bytu na rynku owoców świeżych, ale i do przetwórstwa. Będzie to wpływać na dostępność przetworów na bazie brzoskwiń i moreli na europejskim rynku i poszukiwanie przez zakłady przetwórcze alternatyw surowcowych. Tak, aby mogły wykorzystać posiadane moce przerobowe. Szczególnie, że w ostatnich latach ze względu na niskie ceny skupu i zmniejszone zbiory producenci owoców pestkowych rezygnowali z tej produkcji. Na przykład powierzchnia upraw owoców pestkowych w Hiszpanii już spadła o około 15%. Wiele wskazuje na to, że ten trend utrzyma się w kolejnych latach.